Udało mi się odnaleźć jeszcze kilka ujęć z nowego przejścia podziemnego Warszawy Zachodniej z końca sierpnia 2024, więc zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, Cząsąż, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. I widzimy się ponownie w odcinku właściwie Zachodnia BIS, gdzie Wam pokażę ujęcia, które udało mi się odzyskać, te, których mi brakowało poprzednie materiały, bo sądziłem, że po prostu ich nie nagrałem. Ostatecznie okazało się, że były gdzie indziej schowane w telefonie, więc Wam pokażę te przejście podziemne zachodnie, żebyście dokładnie widzieli, jak to tam wszystko wygląda. Chodzi mi oczywiście o przejście podziemne pomiędzy peronem 4, a pomiędzy peronem 8, bo tego odcinka nie miałem, pokazałem Wam to w formie zdjęć, a jednak mogę Wam to pokazać w formie filmu. A jest co faktycznie pokazywać, dlatego specjalny film z całej części podziemnej jeszcze raz Wam pokażę. Więc o ile większość filmu ujęć już widzieliście z poprzedniego materiału, o tyle jeszcze raz możecie zobaczyć, jeżeli chcecie zerknąć po prostu, jak to wszystko wygląda pod ziemią z przestrzeni, która raczej dla Was jest niedostępna na co dzień. Schodzimy sobie do przejścia podziemnego schodami, które będą przy ulicy Tunelowej na sam poziom -1 i tutaj po lewej stronie przyszłości przejście podziemne będzie się dalej również na przystanek tramwajowy, który będzie znajdować się za tamtą ścianą, która się znajduje na końcu. Przystanek będzie tam tramwajowy w kierunku gazowni, czyli w kierunku ulicy Kasprzaka, z oczywiście barierami takimi jak schody ruchome, windy i pozostałe elementy. Tamta część będzie budowana przez tramwaje warszawskie na początku przyszłej dekady. Tymczasem w tym miejscu możemy zaobserwować schody do nowej hali dworcowej, które są obtoczone taką całą szklaną częścią z windami, które oczywiście będą wjeżdżać na poziom 0. Mamy całą tutaj przestrzeń na dole i w tym miejscu mamy też oczywiście info kioski, które będą wyświetlać odjazdy i przyjazdy pociągu. Zresztą takich info kiosków jest całkiem dużo na Nowej Zachodniej, bo ogólnie zazwyczaj będzie 5 wyświetlaczy. 2 na odjazdy, 2 na przyjazdy, 1 elektroniczny dotykowy. Tymczasem w tym miejscu możemy zaobserwować wejście na górę do tej właśnie hali dworcowej, w której właśnie się znajdujemy. Tutaj jak widzicie jest całkiem potężny, duży dach w formie liter V podtrzymujący. Tu są przestrzenie na lokale handlowe, które już niedługo tutaj się pojawią. Są barierki, są płotki, są nowe ławki, są też wyświetlacze, są też podajniki SOS-u, w sensie oczywiście systemy informacji, systemy komunikacji awaryjnej, jak i również oczywiście w tym miejscu mamy 2 szyby windowe z windami już zamontowanymi, 2 ciągi schodów ruchomych, jeden do góry, drugi do dołu i po środku zwykłe schody, a tam dalej oczywiście zawieszka z napisem Buddy Max. Następnie, informacje, które będzie w przyszłości pokazywać, gdzie są perony. Następnie mamy kolejne ławki, jest wszystko już ładnie oszklone, mamy oczywiście też widok na wszystkie perony wraz z torem oblotowym peronu 8 i w tym miejscu tak to mniej więcej się prezentuje. Większość infokiosków tutaj na górze jest jeszcze zafoliowana, tu mamy montaż samych elementów wykończeniowych, jeżeli chodzi o nowe szkło, jak i również jeżeli chodzi o same wykończenie dachu w części handlowej, jeżeli chodzi o tą przestrzeń tej, która się znajduje w hali dworcowej, no i oczywiście drogi prowadzące dla osób niewidomych też się znajdują. Jak widzicie, są już nowe śmietniki, oczywiście jeszcze bez folii, więc to w tym miejscu jeszcze nie funkcjonuje, no bo po prostu tu jeszcze nie ma pasażerów, więc śmietniki jeszcze nie muszą być funkcjonalne. Niemniej tu widzicie kolejny infokiosk, który faktycznie będzie ten dotykowy, czyli z przyciskami na dole. Tu mamy trójkę infokiosków, no i tych podajników SOS-u jest całkiem dużo na terenie oczywiście całej Nowej Zachodniej, jeżeli chodzi o przestrzeń podziemną. Tu jest właśnie ta informacja o Buddy Maxu, czyli w przyszłości informacja, że tu się schodzi na perony. A dalej mamy już 2 wyświetlacze z przyjazdami i odjazdami, jeżeli chodzi o pociągi. Oczywiście są jeszcze niepodpięte, no bo tutaj nie ma pasażerów. Niemniej tu będziemy tak samo jak na West Station mogli zobaczyć najbliższe odjazdy i przyjazdy, jeżeli chodzi o wszystkie pociągi na stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Jeżeli chodzi o wszystkie perony, czytaj od peronu 1 do peronu 9, bo peron 9 chociaż jest daleko, to też jest to normalna stacja Warszawa Zachodnia, a nie tak jak kiedyś Warszawa Wola. Tak to wygląda od dołu, jeżeli chodzi o wejście na tamtą czy przestrzeń i tu już mamy normalnie napisane peron 8. Tak, to jest dobra informacja i to jest faktycznie to, co się zmieniło. Tych ujęć właśnie wcześniej nie widzieliście. Tak wyglądają świetliki od dołu, ale co jest najważniejsze, to jest to faktycznie
że już więcej peronów, nie tylko i wyłącznie peron 7 czy peron 8, mają oprawę wizualną i po prostu wykończenie swoje w realizacji. Czytaj, mamy peron 7 i mamy 7, więc wiemy doskonale, że to jest peron 7. I całe ściany w tym miejscu właśnie są już aktualnie wykańczone. Sufit podwieszany z oświetleniem? Jest, jest. Jak widzicie, jeszcze kable oczywiście w poszczególnych miejscach może i wychodzą, ale już całą część zawieszoną właściwie mamy gotową. Dalej peron 6, który już nas informuje, że to jest 6, jest. Po drugiej stronie jeszcze jest montowany. Chociaż z drugiej strony, jak widzicie, na ścianę po lewej stronie jest to gotowe. Tu będzie większa poczekalnia i trochę ławek znajdujących się w części dolnej, po lewej stronie. Po prawej stronie będą w niektórych miejscach łazienki. Czy będą płatne, tego wam w tym momencie nie powiem, ale zobaczymy. Następnie mamy peron numer 5. Czy będą płatne, w zależności od tego, jak PPL-ka oczywiście ustali. Następnie mamy świetlik w tym miejscu. I dalej możemy zaobserwować kolejne napisy, jeżeli chodzi o peron numer 5. Jak i również już w tym miejscu zostały zamontowane barierki. Znaczy, nie barierki, tylko po prostu... Znaczy tak, no barierki po prostu, które będą pomagać przy wchodzeniu na poszczególne perony. Tu jestem oczywiście ja machający i dochodzimy do kolejnego peronu, czyli do peronu numer 4. Przy peronie numer 4 też na dalszym odcinku w kierunku peronu numer 3 widzimy, że jest aktualnie montowany właśnie sufit podwieszany, więc idziemy aktualnie pod rusztowaniami, gdzie na górze pracują w tym miejscu pracownicy. No i na dalszym odcinku dochodzimy już do peronu numer 3, gdzie już oczywiście pociągi jeżdżą, ale tu jest oczywiście jeszcze mniej prac wykończeniowych, bo chociażby nawet jeszcze nie ma zamontowanych schodów ruchomych po jednej i po drugiej stronie. Wykończenia tutaj jeszcze nie ma, bo to jest dopiero realizowane krok po kroku. Dalej jest peron drugi i peron pierwszy. Peron pierwszy w ukadki będzie trochę słabszy, jeżeli chodzi o schody ruchome, bo będzie mieć tylko jeden ciąg do góry i z drugiej strony będzie mieć tylko i wyłącznie zwykłe schody. A tu mamy już montaż, znaczy zabudowę ścianki dzielącej schody ruchome od zwykłych schodów i tu jest właśnie ta przestrzeń na ukadkę i też widzimy przestrzeń na schody ruchome i schody zwykłe. Świetliki oczywiście wszędzie są. Tutaj już jest całkowicie zrobione strop poziomu minus 2, strop poziomu minus 1, więc na spokojnie można się tutaj przemieszczać. No i oczywiście w dalszych etapach będziemy widzieli kolejne prace, jeżeli chodzi o wykończenie. A tu w przyszłości odjedziemy tramwajami z przystanku tramwajowego na poziomie minus 2. Zresztą film o tramwaju do Warszawy Zachodniej albo już widzieliście, albo zobaczycie w najbliższych dniach. Tak to wszystko wygląda. Tutaj jest w tym miejscu po lewej stronie będzie wyjście schodami zwykłymi na peron numer 1, jeżeli chodzi o WK-tkę. No i oczywiście na WK-tkę, tak samo jak na wszystkie pozostałe perony, będzie również winda. Tymczasem, jeżeli taki materiał się podobał, to zostawcie łapurę. Jeżeli chcesz więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny zmarzek. Kolejny film z Warszawy Zachodniej pojawi się w tym miesiącu, czyli we wrześniu 2024. Ale ten materiał chciałem wrzucić, żebyście po prostu zobaczyli, jak to jeszcze wszystko wyglądało archiwalnie na sam koniec tego miesiąca. No i tu jeszcze macie timelapse, którego nie widzieliście, bo jego nagrywałem jakoś na sam koniec też. Sierpnia 2024. Więc to było na tyle z Zachodniej. Kolejny film już niedługo. Jak zawsze zachęcam do was, żebyście zostali patronami Awiznosza. No i jak również zawsze dziękuję bardzo Budimexowi za możliwość wchodzenia cały czas na tą inwestycję prosto z ujęciami z placu budowy. Cześć!